Please hang up and try again. Przed nami kolejny mecz Ligi Europy na turnieju Falubas Cup, a mecz z drużyną Chrobrego Głogów. Spotkaliśmy się już z nimi w rozgrywkach grupowych w pierwszej grupie. Tam mecz, wynik, z tego co dobrze pamiętam, zakończył się mecz dla nas wynikiem 2-0. Wygraliśmy ten mecz. No ale teraz jest nowy mecz, nowe rozdanie. Przypominam, po dwóch meczach Warszawia wygrała 4-0 z Arkonią Szczecin, a wcześniej 3-0 z Miedzią Legnica. Mamy 6 punktów i 7-0 w bramkach, więc wszystko idzie ku dobrej drodze, aby wygrać tę Ligę Europy. Na razie grają chłopcy w tej lidze bardzo, bardzo dobrze. W bramce Olaf Szczęsny, w obronie Antek Komosiński, na skrzydłach Ksawery Eichler i Tymek Czerwonka, i w ataku Kasper Dołowy. Grę rozpoczną piłkarze Warszawii. No i zobaczymy, jak ten mecz się potoczy. Miejmy nadzieję, że wynik zostanie powtórzony z rozgrywek grupowych i chłopcy odniosą trzecie zwycięstwo, które przybliży ich do wygrania tej Ligi Europy. Po tym meczu będą jeszcze dwa mecze z gospodarzami turnieju z Zielonej Góry, z Falubazem Zielona Góra. Najpierw z drużyną numer 2, a potem z drużyną numer 1. Według mnie ten ostatni mecz z Falubazem Zielona Góra 1 prawdopodobnie będzie meczem o wygranie tej Ligi Europy i zajęcie 7. miejsca w całym turnieju, ale do tego jeszcze trzeba momentu dojść, najlepiej poprzez wygranie dwóch kolejnych meczów, czyli z Chrobrych Głogów i z Falubazem Zielona Góra 2. Sędzia czeka na rozpoczęcie meczu, tak aby mecze na obu boiskach rozpoczęły się jednocześnie. I tak też ma miejsce tutaj. Kacper rozpoczyna grę do Antka Komosińskiego. Antek zwód, podanie, wypuszczenie Ksawerego Eichlera, ale Chrobry przechwytuje piłkę i idzie prawym skrzydłem. No, taka akcja dosyć mocna, ale Ksawery zabiera tą piłkę. Biegnie lewym skrzydłem. Ksawery minął jednego zawodnika, mija drugiego zawodnika, mija trzeciego zawodnika, który się powiedział, ale zabrakło mu już boiska, aby mógł dalej kontynuować tą akcję. No i drużyna Chrobrego Głogów rozpoczyna spod własnej bramki, podanie na lewą stronę do obrońcy i znowu stosujemy pressing, który powoduje, w poprzednich dwóch meczach w tej lidze powodował duże trudności dla rozpoczynania akcji naszych przeciwników. Podobną sytuację mamy teraz. Przejście Ksawerego, podanie do Olafa, Olaf do Tymka. Tymek będzie uderzał, ale to było zbyt uderzenie lekkie, jak na taką odległość, aby mogło zaskoczyć bramkarza, ale piłka cały czas jest w posiadaniu Warszawii, ale już jest strata i Chrobry pędzi lewą stroną, ale spokojnie Antek Komosiński odprowadza piłkę za pole boiska i mamy rzut z autu po prawej stronie. Antek podaje do Olafa. Olaf między dwóch zawodników znajduje Tymka, Tymek do Kaspra. Kasper już widzi Ksawerego, Ksawery przyjmuje, idzie na lewą nogę, lewa noga, uderzenie, piłka odbija się od obrońcy Chrobrego Głogów i wychodzi na rzut rożny. Rzut rożny dla drużyny Warszawii z lewej strony. Już prawie tradycyjnie wybijają Ksawery. Będzie szukał Antka Komosińskiego, który wbiega w pole karne, ale nie! To nie Antek teraz strzelił bramkę głową, tylko Kacper. Najniższy na boisku zawodnik Warszawii dołożył głowę do bardzo dobrego i dokładnego podania Ksawerego i mamy 1-0. 1-0 dla Warszawii. Kacper atakuje piłkarza Chrobrego Głogów, zabiera mu piłkę, ale niestety piłka wychodzi, ale sędzia tego nie zagwizdał, na szczęście dla nas. Ksawery szuka moment, piłka leciała w kierunku bramki, ale było na tyle gęsto na polu karnym piłkarzy Chrobrego Głogów, że nie dotarła w pole bramkowe i wyszła na rzut rożny po wybiciu piłkarza Chrobrego Głogów. Kolejna wrzutka, tym razem Antek Komosiński szukał
szukał uderzenia głową, ale piłka była troszeczkę na niższym poziomie, mógł ewentualnie uderzać z woleja, no ale niestety akcja już się zakończyła i piłkę mają piłkarze Chrobrego Gogów, wybijają z prawej strony. Próba ominięcia Xawerego, Xawery przechwyca, uderza słupek, więc w słupko poprzeczkach też jest 1-0. Xawery miał jednego, drugiego zawodnika, przewraca się, ale bez udziału, bez pomocy zawodnika Chrobrego Głogów. Tymek, no to teraz Tymek, Xawery będzie uderzał, ale no, tak troszeczkę nie wyszedł mu do końca ten strzał. Chrobry ma problem z wyjściem ze swojego własnego pola karnego, aczkolwiek, o teraz Antek do Tymka, Tymek na prawo będzie strzelał, no, mógł podawać, niestety nie udała się ta akcja do końca Tymkowi. Ale mamy cały czas piłkę w posiadaniu. Kacper nie daje za bardzo dużych możliwości wyprowadzenia akcji przez zawodników Chrobrego. Ci zaczynają teraz od bramki. Przechwyt Xawerego. Kolejny już. Gdybyśmy prowadzili statystyki przechwytów, to ci nasi młodzi piłkarze mieliby więcej przechwytów niż najlepsi specjaliści w koszykówce. No i mamy rzut wolny. Tak, Xawery został sfaulowany na wysokości pola karnego. Ja nie wiem, czy to nie w ogóle nie powinien być rzut karny, natomiast no, trener, sędzia meczu podjął inną decyzję, przynajmniej mamy rzut wolny, ale z bardzo bliskiej odległości. Widzę, że szykują się ponownie Antek Komosiński, czy będzie znowu przeskoczenie piłki Antka Komosiński, tak? Tak jest! I w słupko po przeczkach 2-0. Bardzo dobra gra, kontrola tego, co się dzieje na boisku przez piłkarzy Warsowi, ale to jest turniej, tutaj grają dziewięciolatkowie i jedna bramka różnicy to jest jeszcze mało. Tutaj nie masz takiej pełnej kontroli. Będę bardziej spokojny, gdy uda nam się strzelić drugą bramkę. Kacper przechwytuje piłkę, znalazł Xawerego, Xawery sobie ją wyrzucił trochę za daleko, zszedł na prawe skrzydło. Podanie do Kaspra, no nie było tutaj nikogo. Jest Antek Komosiński. Antek Komosiński idzie prawym skrzydłem, będzie wrzucał. Wrzutka, no ale niestety piłka trafiła w boczną siatkę bramki i znowu Chrobry rozpoczyna mecz od swojego własnego pola karnego. Problemy z utrzymaniem piłki przez zawodnika Chrobrego Gogów. Według mnie był aut, no ale sędzia tego nie. Antek Komosiński do Xawerego. Xawery rozpoczyna swój taniec. Piłkarze Chrobrego wybili piłkę na rzut z autu. Xawery już zaczął podanie do Tymka i Tymek właściwie nie wiem z jaką częścią ciała chciał oddać strzał, ale no niestety nie do końca to wyszło. Ale to była kolejna fajna akcja, gdzie Xawery znalazł swojego kolegę w przestrzeni pola karnego, aby ten mógł zakończyć akcję strzałem. Tymek mija jednego, mija drugiego. Ale ten drugi jednak mu tą piłkę wyciągnął. Oj, panie sędzio, no nieładne to było zachowanie piłkarza Chrobrego. Kacper dostał z tyłu w nogę i będzie możliwość oddania strzału. Już widzę, że Antek Komosiński jako czołowy przeskakiwacz piłki przed wykonywaniem rzutów wolnych dyskutuje z Xawerem, a być może teraz będzie zmiana strzelającego. Ale nie, Xawer będzie wykonywał strzał po linii, czy po ziemi. Wzdłuż pola karnego, no niestety strzał był niecelny i nadal mamy piłkę po stronie drużyny z Warsowi. Schodzi Kacper, wchodzi Szymek, który właśnie miał przed chwilą piłkę, Xawery. Antek Komosiński do Tymka. Tymek tutaj walczy o piłkę, nie daje, no. No właśnie, oj, ale Olaf wyłapuje tą piłkę, wypuszcza na prawe skrzydło Xawerego, zabrakło mu troszeczkę, aby ta piłka ominęła piłkarza Chrobrego i doszła bezpośrednio pod nogi Szymka, który miałby sytuację sam na sam, ale być może coś odwróci, to nie ucieczy. Xawery wykonuje rzut rożny, widzi Antka, który wbiega na pole karne, ale no niestety tutaj piłka wyjdzie na aut. Wchodzi Wojtek Burdyński, który zrobił zmianę na prawym skrzydle za Tymka, czerwonkę i Chrobry rozpoczyna swoją akcję. Przypominam, nadal jest tylko 1-0. Piłkarz Chrobrego się przewrócił przy linii bocznej, wybił piłkę na aut. Xawery pokazuje tutaj swoją szybkość i przyspieszenie, minął zawodnika Chrobrego Gogów, ten był zmuszony wybijać piłkę na aut. Kolejna sytuacja, Xawery próbował znaleźć chłopców na polu karnym, Antek przechwytuje piłkę, strzelał z dużego palca, piłka przychodzi na prawą stronę. Wojtek minął się z piłką, piłka wyszła na aut. Chrobry rozpoczyna.
no ale mają problem z wyjściem, tak jest. No, Szymek z pierwszej piłki troszeczkę chyba za szybko chciał oddać ten strzał. Oj, sytuacja sam na sam. Nie będzie sytuacji sam na sam. Powrót dobry Antka Komosińskiego. Szymon tutaj, no jest sytuacja 3-1. Szymon niestety sam. Miał Xawerego na lewym skrzydle, Wojtka na prawym skrzydle, zdecydował się na strzał. No niestety to był niecelny strzał. Chrobry nadal ma problemy z wyprowadzeniem piłki. Kolejny przechwyt, Xawery uderza, ale taki strzał niezbyt mocny. Szymek tutaj teraz walczy o piłkę, a obrońca Chrobrego próbuje. Wojtek przechwytuje piłkę. Podaje Wojtek do Xawerego. Xawery strzela, dziękuję bardzo. 2-0, mamy kolejną bramkę i wydaje mi się, że będzie kontrola tego meczu na dobrym poziomie. Mamy 2-0, są zmiany w Chrobrym. No, wygląda to super, bo zanosi się na trzecie zwycięstwo. Nie straciliśmy w tej Lidze Europy jeszcze bramki, proszę Państwa, więc naprawdę to fajnie wygląda. Chłopcy grają bardzo. Antek Komosiński wypuszcza Wojtka Burdyńskiego. Czy on zdąży? Czy będzie wybicie? Zdążył, ale na nieszczęście pojawił się tam też piłkarz Chrobrego, ale jest rzut z autu dla Warcowi. Wojtek podanie i o, i gol! Gol! Po rykoszecie. Trochę bramka Wojtka, trochę bramka samobójcza. W każdym razie najważniejsze, że jest 3-0. Chłopcy się cieszą. Widać u nich fajny kontakt i fajną synergię gry. Rozpoczyna Chrobry Głogów. Już jest lepszy wynik niż ten, który mieliśmy w rozgrywkach grupowych. Przypominam, wtedy było 2-0, teraz jest 3-0. Olaf wyprowadza piłkę, podaje do Szymka. Szymek idzie na przebój. Moim zdaniem był faul, ale sędzia to puszcza. Nie wiem dlaczego. Był faul, nawet piłkarz Chrobrego Głogów na chwilę się zatrzymał, bo był przekonany, że sędzia wyciągnie gwizdek. Aleks nie wyciągnął Xawery. Ojejku, ależ to bramkarz obronił. Naprawdę ładna interwencja bramkarza Chrobrego Głogów. Powinno być 4-0, ale Xawery nie poddaje się i oddał bardzo ładny strzał, ale troszeczkę niecenny. Xawery, Eichler, Jantek, Komosiński schodzą w ich miejsce. Kasper Dołowy i Tymek Czerwonka. Wojtek przechwytuje piłkę, był popchnięty. Oj, tutaj stracił piłkę, zabrał mu zawodnik Chrobrego Głogów, który wydaje mi się, że ma, że wygląda jakby miał nie 9, a 19 lat, ale wróćmy do meczu. Piłka wyszła już według sędziego i mamy rozpoczęcie akcji od bramki. Olaf Szczęsny do Wojtka Burdyńskiego, Wojtek do Olafa, ale to już nie masz takiego większego przełożenia. Kończymy kolejny mecz, kolejne zwycięstwo. Zwycięstwo 4-0. Wynik ten powoduje, że mamy po trzech meczach 9 punktów i 11-0 w bramkach. Wszystko to wygląda bardzo dobrze, aż szkoda, że chłopcy nie zaskoczyli troszeczkę wcześniej i nie było możliwości zdobycia większej ilości punktów w pierwszej grupie, bo wydaje się po ich grze, że właściwie ich miejsce powinno być w Lidze Mistrzów i walka o miejsca 1-6. Kolejny mecz będzie z Falubazem Zielona Góra 2. Do usłyszenia niebawem.